O Jezu, jak się dziad katolicki gapi. Warszawa to i się dziad gapi. Stara Warszawa, stara Europa, stary papież, stary tramwaj, stara wiara. Żydzi, katolicy. Nie ma świadków tego. Muzeum Jana Pawła II. Hotel Saski. Zobacz, jaka brzydka dana. Jak pojechało z wielką pompą. Także Marszałkowska. To Janek Witek ma opcję do tego budynku. Proszę Państwa, tam jest kino oka. Ale ja dzisiaj tę dziadówę bocheńską w konia zrobiłam, bo ona jest strasznie głupia. Dziadówa bocheńska, klima. Myślała, że ktoś ją tam wpuści na Miodową 6 do galerii. Oj, by miała przestrzeni sporo. Ale na Ząbkowskiej, gdy do niej policja przyjechała, klima bocheńska przegrała. Stara wiara, stary tramwaj. Także katolicka Warszawa i ich ministranci, kumple, grochówka dla żołnierzy polskich, Wojska Polskiego 29. Zapraszamy. Stara wiara, stara Europa, stary tramwaj. Także Warszawa pełną gębą. Proszę Państwa, kinobajka marszałkowska. Warszawa pełną gębą, no! Także Teatr Wielki od 21. Także Teatr Wielki bajka od 21. Warszawa przy Marszałkowskiej. Warszawa Pasta przy Marszałkowskiej. 175. Nigdy tutaj nie jeździł. Warszawa przy Marszałkowskiej. Dziady katolickie. Warszawa. Nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy. Biblia w świetniku. A te dziady nie mogą ruszyć. Dziady katolickie. Warszawa. Dziady katolickie. Warszawa. Dziady katolickie. Warszawa. Śmieciarze, dziady katolickie, Warszawa. Śmieciarze, dziady katolickie, Warszawa, Marszałkowska. Czekamy na przejazd gejów i lesbijek na platformach wielkich. Na platformach wielu, 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 wielu. Policja dookoła, a z tyłu dziady katolickie, Warszawa. Psy i wilki, a na zewnątrz psy i wilki. Dziady katolickie, Warszawa, z klimą bocheńską na czele. No ja myślę, że ta cyganka klima, to ona się nawet już tej policji nie boi, bo ona tak często przyjeżdża. Dziady katolickie, Warszawa. Idzie z laską i przepraszam. No więc ja powiedziałam, że ja nic nie wiem. Taki z laską idzie i mówi, przepraszam panią bardzo. Ja mówię, że ja nic nie wiem. Odszedł. Strasznie dużo żebraków jest. Łącznie z klimą bocheńską. No ale oni nie wstydzą się, że są tymi żebrakami. Wcale się tego nie wstydzą. W Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem a Krakowem. Nikt się tu z nikim nie zna, ale atakują siebie wzajemnie, wykurzają siebie, nienawidząc siebie, jak to jest możliwe. To jest tajemnica szatana, diabła. Tu poszły typowe dziady katolickie, papieskie, ministranci. Warszawa. To jest ten budynek, co Janek Witek lubi. Na Miodowej 6
Bardzo się dzisiaj upiłam. Nawet klima bahaińska nie była w stanie sprawdzić, jako ta dziaduba, która jest głupia. Na Mielowej 6 to było super, a tu w Paście, jak było pięknie. Boż, Pasta to jest przy Marszałkowskiej, najwyższy budynek w Warszawie z tego czasu. Stary tramwaj, stary bus, stara Pasta, stary papież, stara Europa, wyznawcy papieża, wy katolicy. Nie ma przecież prawosławnych tutaj, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. Dziadule, wy papiescy, kochajcie swój Rzym i Efes. Maryja Dziewica was zbawi. Tu w Warszawie chcą 5 złotych. Chcą 5 złotych w Warszawie. Katolicka Warszawa wierzy w piątkę i w trójkę. Marszałkowska. Kinobajka. Mówią, że Żydówka klima bocheńska dzisiaj była nieprzyjemna. No ale przepraszam bardzo, kiedy Żydówka była przyjemna? Pasta na Marszałkowskiej. Pałac na Marszałkowskiej. Zobacz, jak reptoid poszedł szybko w poszukiwaniu jedzenia. Zobacz, zobacz, widziałeś? To jest też artysta, jak Janek Witek. To czego artystka? Zobacz. Od 21 w Teatrze Wielkim. Państwo zobaczą, od 21 dopiero w Teatrze Wielkim wystawa. Serdecznie zapraszamy w Noc Muzeów. Warszawa Katolicka. Pałac Kultury Stalina i Lenina. Najpierw Żydzi, potem za nimi żebracy katolicy. Żydzi, którzy w nic, w Jezusa, w Jahwę już nie wierzą. Potem żebracy katolicy, za nimi jako druga klasa papieska. Dobrze. Wiesz, że nic nie wiesz. Biblii nie widziałeś, w cerkwi nie byłeś. Nie ma tu prawosławnych ani świadków Jehowy.